Kasper, przyjazny duszek. Strasznie niewinny. Straszący sąd podczas rozprawy. Kasper jest oskarżony, ponieważ zawsze łamie prawa duchów. Zamiast straszyć i przerażać, on chce zaprzyjaźnić się. Chce sądowi przedstawić dowód. A. To stało się na ulicy 25 kwietnia. Mamo! Tam jest dziecko! Moje dziecko! Duch! Moje kochane dzieciątko! Dziękuję, mały duszku. Hurra! To prawda, że uwielbiam zdobywać przyjaciół. Straszenie i przerażanie nie jest miłe. Panowie, oskarżony się przyznał do winy. Kasper nie jest jednym z nas. Należy go ukarać. Słyszeliście dowody? A teraz ustalcie werdykt. Czy jest winny, czy nie? Kasper jest winny. Wszyscy się zgadzamy. Przyjacielstwa pierwszego stopnia. Kasper, stracisz swoje moce. Duch powinien straszyć ludzi, a ty odmówiłeś tego. Twoje moce zostaną przywrócone, jeżeli ktoś zostanie przez ciebie przestraszony. Sprawa zakończona. To dobrze, że nadal mam przyjaciół. Cześć, Kasper. Cześć, Joe. A niech mnie. Czy to nie jest mój przyjaciel Kasper? Dzień dobry, panie Flanagan. Ratunku, poślizgnąłem się. Nie utrzymam się dłużej. Szybko, podleć tam i pomóż mu. Wszystko w porządku, Joe? Co z ciebie za przyjaciel? Odejdź! Dzień dobry, panie Delucci. Kasper, przyszedłeś w samą porę, aby mi pomóc. Czy mógłbyś przejść przez tę szybę i otworzyć drzwi od środka? Zrobię to tak szybko, jak się da. Ty idioto, spójrz, co zrobiłeś. Rozbiłeś moją szybę. Ciągle zapominam, że nie mam już moich mocy. Kasper! Czy mógłbyś mi pomóc zdjąć kota z drzewa? Ja nie. To zajmie tylko chwilkę. Kasper, spójrz, co zrobiłeś z moim praniem. Teraz będę musiała szorować wszystko jeszcze raz. Spodziewałam się, że będziesz bardziej uważny. Jeżeli nie odzyskam moich mocy, to stracę wszystkich przyjaciół. Ale to oznacza, że muszę kogoś wystraszyć. Nie mogę tego zrobić. A może jednak mogę? Więc widzicie, koledzy, straszna kampania dzisiejszej nocy okazała się być wyjątkowym sukcesem. See, there's a guy out
Tam jest człowiek. Może przećwiczyć naszą nową technikę straszenia. Witam. Jest ktoś w domu? Panowie, moja wizytówka. Hurra! Teraz znowu mogę zdobywać nowych przyjaciół. Zapomniałem. Nie wiecie, co się stało. Aby odzyskać moje moce, po prostu musiałem kogoś przestraszyć. Duchołap. Kasper, przyjazny duszę. Straszne wagary. Nocna szkoła. Pośpiesz się, Spooky, spóźnimy się do szkoły. Daj spokój. Ale ja nie chcę iść do szkoły. Chcę trochę postraszyć. Spooky! Gdzie jesteś? Kangur. Ojejku! Struś. Puff. Pamiątki. Spooky! Niedźwiedzie. Spooky! 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 Spooky, come back! Wracaj! Thank you.
Bobby Boo, tutaj. Freddy Fright, tu. Spooky, tutaj. Kasper, tutaj. Straszna walka byków. Witajcie w Meksyku, waszym przyjaznym sąsiedzie. Przyjazny sąsiad. Yupi! Witaj, przyjacielu. Chyba nie zna angielskiego. Obóz treningowy byków. Brawo, tato! Tato, spójrz na mnie! Mój malutki, jak twoje małe rogi urosną, wtedy mój mały syn zostanie odważnym bykiem jak jego ojciec. Witaj, Poncho. Mam na imię Kasper. Dzień dobry, panie Kasprze. Mogę wytrenować cię na dzielnego byka, jak twój tato. Dziękuję, panie Kasprze. Pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest trzymanie głowy nisko, jak będziesz atakował tę czerwoną płachtę. Teraz nie spuszczaj oka z czerwonej płachty, jak będziesz atakował. Ładunki wybuchowe. Udało się. Dzisiaj walka byków. Spójrz, to mój tato. Hey!
Poncho, twój tato ma kłopoty. Duch! 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 Mój mały Poncho, twój tato jest z ciebie bardzo dumny. Kasper Jean. Klub przyjaźni. Witajcie, nieznajomi. Jejku, może ze mną też się zaprzyjaźnią? I przyjaciele, na koniec pamiętajcie nasze motto. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Czy ja też mogę dołączyć do waszego klubu przyjaźni? Duch! Jejku, myślałem, że będą dla mnie mili. Aladdin ujrzał jaskinię pełną złota, diamentów i rubinów. A na środku stał piedestał, na którym była magiczna lampa. Aladdin podniósł lampę i potarł ją. Pojawił się dżin i powiedział: wypowiedz życzenie, panie. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jejku, gdybym ja miał taką magiczną lampę. Jestem ciekaw, co się stanie. Jestem Kasper, dżin z lampy. Jej, prawdziwy dżin. Jakie jest twoje życzenie, panie? Chciałbym olbrzymi, cudowny deser lodowy. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Ojej, dżinie Kasprze. Chciałbym mieć latający dywan. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Twój latający dywan, panie. Ale fajnie. Jeannie, teraz chciałbym... Gdzie jesteś? A, lampa. Jeannie, gdzie jesteś? Jakie jest twoje życzenie, panie? Chciałbym dostać rower, kolejkę elektryczną, piłkę do kosza i bejsbolu, wędkę, łódkę i samolot. Tak, panie. Ten dzieciak ma magiczną lampę Aladdina. Teraz świat należy do mnie. Zatrzymaj się, złodzieju, to moja lampa. Rower, kolejkę elektryczną, piłkę do kosza i bejsbolu. Jeju.
Będę bogaty. Oddaj moją lampę, ty złodzieju. Znikaj. Ratunku, Ginie Kasprze. To mój pan. To znaczy, mój przyjaciel. Jakie jest twoje życzenie, panie? Chciałbym wszystkie pieniądze świata. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Za mną. Tędy, panie. Komisariat policji. Hej! To Włodzimierz Władywa! Dobranoc, panie. Ginie Kasprze, nie powinieneś spać w lampie? Ależ tak. Dobranoc, Ginie Kasprze. Dobranoc, panie. Kasper, przyjazny duszek. Straszny zwycięzca. Zamknij się. Cisza. Cześć. Chciałbyś być moim przyjacielem? To nie jest łatwe, aby znaleźć przyjaciela. Wyścigi hartów. Może psy są bardziej przyjacielskie. Okej. Następny. Okej. Melasa? Nadal masz nadwagę. Jeśli nie wygrasz dzisiejszego wyścigu, czeka cię schronisko. Nie martw się, Melaso. Pomogę ci wygrać dzisiejszy wyścig. Pływanie to dobre ćwiczenie. Chodźmy, Lasso. Tylko tak dalej. Świetnie ci idzie. Teraz będziemy biegać.
Melaso, musisz wygrać wyścig, bo pójdziesz do schroniska. Zróbmy próbny wyścig. Ja będę zającem, a ty mnie goń. Melaso, jesteś niemożliwy. Tylko tak dalej, Melaso. Dalej, Melaso. Duch! Dalej, Melaso! Hurra! Zwycięzca Melasa! Kasper, przyjazny duszek. Straszny piątek 13. Poranna gazeta. Dzisiaj jest piątek 13. Hej! Dzisiaj jest dzień strachu. Piątek 13. Chodź, Kasper, idziemy straszyć ludzi. Ja nie chcę straszyć, tylko być przyjazny dla ludzi. Dzień dobry, pani Rudzik. Duch! Tak, chciałbym znaleźć przyjaciela. Odejdź! Czarny kot przynosi pecha. On powiedział, że czarne koty przynoszą pecha. Jesteś miły.
Nazwę cię Szczęściarz. To, czego potrzebujesz, to coś na szczęście. Poszukajmy czterolistnej koniczyny. Patrz, podkowa. To przynosi szczęście. Jeju, pies pilnujący. Pocałuj podkowę i przerzuć przez lewe ramię, będziesz miał szczęście. A teraz przynieś szczęśliwą podkowę. Ślady królika. Jeżeli potrzesz się łapką króliczą, to na pewno będziesz miał szczęście. Panie króliku, czy mógłby pan potrzeć swoją szczęśliwą łapką mojego przyjaciela? Duch! Szczęściarzu! Szczęściarzu! Gdzie jesteś? Szczęściarz ma kłopoty. To twój talizman na szczęście. Podnieś szpilkę, a będziesz miał szczęście cały dzień. Kasper, przyjazny duszek. Straszenie w Afryce. Witam, panie Zebro. Mam na imię Kasper. Czy nie chciałby pan... Jejku, niektóre zwierzęta są takie wrażliwe.
Chyba złapałem grypę. Dzień dobry, panie Pawiu. Dzień dobry, Tweezy. One wyglądają jak bardzo przyjazne małe stworzonka. To znowu ten utrapieniec Wheezy. Hej, nie zachowujecie się miło. Duch! Witaj, Wheezy. Jestem Kasper. Witaj, Kasper. To przeziębienie wpakowało cię w niezłe kłopoty. Tak. Nikt nie chce być... Musimy znaleźć sposób, aby pozbyć się tego kichania. Naprawdę sądzisz, żebyś potrafił? To powinno się sprawdzić. Dzięki, Kasper. Ojejku! No zobacz, to było tylko to małe piórko. I ono sprawiało, że kichałeś. Hurra! Już nigdy nie będę kichał. Miałem szczęście, że cię spotkałem. Spójrz, Wheezy. Wheezy, musisz jeszcze raz kichnąć i zdmuchnąć ten pożar. Nie mogę tego zrobić, Kasper. Piórko, to jest to. Zapomnieliśmy o piórku. Strasznie miły dla zwierząt.
Ruszaj już! Ty uparty ośle! Przestań chłostać tego osła! Duch! Nie martw się, znajdę ci lepszą pracę. Chodźcie wszyscy, zróbcie sobie zdjęcie. Tylko 10 centów. Ja bym chciał zdjęcie. Dobrze. Jak byś chciał? Od przodu, profilu czy cała postać? Ja chcę mieć zdjęcie na kucyku. Na kucyku? To twoja szansa na pracę. Dobrze, synku. Oto twój kucyk. Nie ruszaj się, synku. I nie przestrasz się błysku. Ty głupi ośle, rujnujesz mi interes. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z tą pracą. Panie i panowie, najśmieszniejsze przedstawienie wszechczasów. Kasper i osioł. Wynocha i nigdy nie wracaj. Nie martw się, znajdziemy inną pracę. Poszukiwane konie bojowe, doświadczenie nie jest wymagane. To jest właśnie to. Przykro mi, ale jesteś za młody, aby się zaciągnąć. Głowa do góry. Nie możemy przestać szukać. Dawaj. Poligon. Wstęp zbroniony. Wracaj! Uwaga, pole minowe. Zaraz wysadzą się w powietrze. Szpital polowy.